Dlaczego ja nie uważam osób używających narkotyków za przestępców? Bo używając substancji zmieniających świadomość, nikt z tych użytkowników nie ma na celu działania na szkodę społeczeństwa. Ani nie ma zamiaru zrobić przewrotu politycznego, nie ma zamiaru naruszyć zasad ekonomii państwa. Czyli nie są to osoby antyspołeczne, tak jak uważamy, postępują przestępcy. W ramach głosu opozycji domagam się depenalizacji. To trudne słowo, ono oznacza, domagam się tego, żeby zdjęto karę z tytułu używania substancji zmieniających świadomość. Czyli żebyśmy przestali w tym zapisie prawnym traktować użytkowników narkotyków jako przestępców. Nadszedł czas reformy polityki narkotykowej w Polsce. Poproś prezydenta o podpisanie nowej ustawy narkotykowej. Wyślij maila i dowiedz się więcej na stronie internetowej www.politykanarkotykowa.pl.